Uroczysta msza święta w kościele świętej Anny w Krakowie przed rozpoczęciem drogi krzyżowej ulicami miasta w ramach dziękczynienia schola śpiewa Duszo Chrystusowo usiądź mnie. I tutaj zarówno zebrani tu w kościele przygotowują się, jak i zebrani przed kościołem wyliczni. Studenci i nie tylko przygotowują się do tej drogi krzyżowej ulicami miasta, która tu jest właśnie ogłoszona. Prawda, że ma dzisiaj mieć miejsce. Zobacz, jaki piękny krzyż u góry na suficie pięknego kościoła świętej Anny w Krakowie. Pominąwszy wszystko, piękny zabytek architektoniczny, a tam na szczycie Księga Ewangelii. Coś bardzo słabo słychać, co ksiądz ogłasza. Chyba przez ten szum. Coś daleko od mikrofonu. Jest kruchta. Rozesłanie wiernych i teraz będzie ruszać procesja. Drzwi są szeroko, są otwarte i pierwsze i drugie drzwi, prawda? I ludzie wychodzą. I coraz więcej ludzi zebranych pod kościołem. Tam mamy rąb księżyca, prawda? No to nie tylko są ludzie od świętej Anny, ale widać z innych miejsc. A tu nawet policja pilnuje porządku. Na pewno tutaj są też klerycy alumni, prawda? No ja nie będę czekał na rozpoczęcie, bo mam niestety może A co to pani dobrego daje? A śpiewniczki na drogę przyszło. Dobrze. No i tutaj jeszcze nie rusza. Ludzi jest sporo. To ja się będę powoli ewakuował na planty. Ciekawe, czy ruszą plantami, czy ulicami. No. Ale ludzi rzeczywiście jest sporo. Sądzę, że chyba nawet kilka tysięcy. Ładnie. Może to zresztą jakieś większe błogosławieństwo dla miasta i młodzieży. Widzę, że i siostry zakonne się tutaj
też zjawiły, prawda? No więc ludzi jest sporo, więc będzie duża uroczystość. Zanim ruszą, to na pewno jeszcze trochę czasu upłynie, dlatego ja będę się powoli zwijał. No, ale nawet się nie spodziewałem, że będzie dzisiaj akurat taka duża uroczystość, prawda? No i tam w perspektywie ulicy i zapewne za chwilę ruszy procesja z Drogi Krzyżowej. To na razie taka migawka. Amen.